Nazywam się Zygmunt Kędzierski, mieszkam już od 30 paru lat w tej wsi, żony, miejsce urodzenia. No i tak kiedyś żeśmy przyjechali jako młodzi ludzie i powiedziałem jej, że będziemy tu mieszkać. Się zaśmiała, ale jak widać mieszkamy tutaj. Twórczością jako taką zajmuję się już od 50 lat, kiedy miałem pierwszą wystawę w wojsku. Tak już teraz jubileuszowe wystawy się sypią po wszystkich muzeach. Już powinny być, no ale niestety pandemia zatrzymała wiele. Specjalność to rzeźba. I malarstwo na szkle. Ale chodzi mi przede wszystkim, tak jak tutaj starałem się przekazać ten regionalizm wszystkim i tradycje związane z kulturą ludową. No, bardzo dużo przekazałem dzieciom, młodzieży tutaj w szkole. No, jest paru ludzi, którzy rzeźbi już tak jakby spod inspiracji mojej. Jest parę ludzi, którzy już jakieś sukcesy poosiągali, także no nie zmarnowałem pobytu na terenie Borów Tucholskich. Rzeźba to już mnóstwo lat, jest pan długoletnim praktykiem, no to opowiedzmy trochę o sukcesach. Wiem, no chyba taki, o jest. Taki najważniejszy. Najważniejsze to chyba to, że pan profesor Kołodziej zaprosił mnie do współtworzenia ołtarza papieskiego w Sopocie. Tam powstały moje trzy prace: Wafery, Trony, Florian. I nie, cztery prace. To było na hipodromie, ten wielki ołtarz. W tej chwili te rzeźby, bo tam brało udział 40 paru ludzi, rzeźbiarzy z całego terenu. Profesor jeździł, patrzył, co kto robi, jak robi i się wybierał ludzi. Świętej pamięci profesor Kołodziej. Czego wspomnieć, bo to był niesamowity człowiek, przeżył, oświęcił. Zresztą ktoś, kto zna jego pracę, są pełne takiego bólu. No ale to jego przeżycia, tego już nikt nie powtórzy. A poza tym wiele konkursów w Polsce. Nawet byłem wysłany jako delegat do samej Jerozolimy na dwutygodniowy plener. Pokazywałem, byli ludzie z całego świata, no i reprezentowałem region właśnie Borów Tucholskich. Ale panie Zygmuncie, w pewnym momencie doceniła pana twórczość również sfera rządowa. Nie, no jest tych trochę, jak to niektórzy mówią, jak mnie diabeł połknie, to będzie miał czym żygać. Tych medali się trochę nazbierało, różnych wyróżnień, no zasłużony dla kultury Rzeczpospolitej, Złoty Krzyż Zasługi. Z rąk pani? No śmiało, śmiało, bo to i tak trzeba powiedzieć. Najbardziej był zadowolony i podpadł nasz wójt,
bo jak zwykle się spóźnił, był zapisany do głosu i wszystko, pół godziny później przyjechał, nie? Ale pani, nie Kopacz, przepraszam, Szydło. Pani tak, miałem zaszczyt odbierać od niej to odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi, także no... Właściwie nie ma muzeum w Polsce etnograficznego, gdzie by nie było moich prac, także to jest... Możemy podsumować, że to jest rzeźba sakralna, tak? Zdecydowanie. Przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że sztuka ludowa ma swoje korzenie w kościele i w pracy. Prosty człowiek, tak. Prosty człowiek nie robił nic po próżnicy, nie? Także to szukanie jakichś współczesnych form i tak dalej, chociaż mnie też jako młodego człowieka one nie ominęły. No, bo człowiek po prostu poszukuje. Potem się jakoś odnalazłem i zaczęło mi to odpowiadać najbardziej. Zresztą bardzo wiele pan profesor, pan doktor Aleksander Błachowski mnie wyprostował, bo kiedyś na konkurs, zresztą tam nawet zakupiono tą moją pracę, I zrobiłem Matkę Boską Zielną, narobiłem tych polnych kwiatków, nadłubałem się i ten, a pan Aleksander przyszedł, tam wygrałem z inną rzeźbą, a on podszedł do mnie i mówi: panie Zygmuncie, od kiedy to pasza na krów jest na ołtarze? Ja też się tak zbuldoczyłem wtedy, jak młody człowiek, no ale po przemyśleniu pamiętam, jak babcia nie poszła narwać zielska i zanieść, tylko hodowała. Także to takie doświadczenia życiowe podpowiadają, nie? Co powinno się robić, czego się nie powinno. Zresztą bardzo wiele jeżdżę, wie, po różnych warsztatach za granicę. Niemcy, był czas, kiedy się zachłysnęli sztuką współczesną. Dzisiaj poszukują takich ludzi jak ja, żeby przekazywać młodzieży ich tożsamość, tradycję. Ja jestem wójtem 13 rok, gminę Kęcowo. Takie góry stoją po całej naszej gminie, bo to były głównie wykonywane były na plenerach rzeźbiarsko-malarskich, powstawały one na terenie szkoły podstawowej w Kęsowie. Zygmunt zawsze jest kustoszem tych plenerów, organizatorem. Właściwie bez niego one by się nie odbyły, bo on musi o wszystko zadbać, bo żeby się plener mógł odbyć, to jest wielomiesięczne przygotowanie tego materiału, drewna. No, zebranie ludzi z całej Polski i z zagranicy. Nieraz mieliśmy gości spoza granic naszego kraju. Przyjeźdźmy bardzo pozytywnie. Na początku bardzo tak, powiedzmy, nie negatywnie, ale z taką jakąś... Rezerwą? Z taką rezerwą odbierali raczej miejscowi. Mhm. Dopiero jak powstał papież, jak powstało wiele rzeźb plenerowych, to znaczy takie, gdzie ludzie po prostu się z nimi stykają. No, były wjazdówki do gminy Kęsowo, część już z racji lat padła, ale również nam pokradli rzeźby, także... To jest najlepszy dowód na to, że były doskonałe. Przejdźmy może na chwileczkę do samego tworzywa. Pana ulubione drewno, w którym pan rzeźbi? Nie ma. Nie ma. Drewno. Po prostu drewno. Po prostu drewno, bo i w dębie, i w lipie, i topola. No trochę teraz mam problemy zdrowotne, także przyhamowało moją działalność taką artystyczną, te wielkie formy. No a... No chyba nie ma nic. To jest ciepłe. Proszę dotknąć. Tak. No. Wyjątkowy materiał. Czego używa artysta z tak długoletnim dorobkiem? Jakich narzędzi?
Z jakich narzędzi tu się korzysta, dzisiaj, żeby wyczarować takie piękne formy? Mimo wszystko, że jak pan widzi, mam piły spalinowe, mam dłute udarowe, ale wykończenie... Przy pomocy tych dwóch podstawowych... Pobijak i dłuto takie do ręki. No nie da się pewnych rzeczy mechanicznie obrobić. Nie? Także to no już tak... To, wielu ludzi jak widzi, że ja używam piły, oczywiście już są specjalistyczne narzędzia i ten, no, ale no, tak to wygląda, że no, po to to ktoś wymyślił, żeby opanować narzędzie i korzystać. No. A poza tym ja nie mam tylu uczniów, co witarstwo, żeby mnie z grubsza obrobili, a ja przyjdę i się podpiszę. Nie? Przez teraz, że nie wyjeżdżam do tego, właśnie stworzyłem całą drogę krzyżową w rzeźbie. Jest polichromowany, oczywiście żona mi bardzo wiele pomaga w malowaniu, zresztą to jest kobieta, która jest magister inżynier specjalizacji maszyny robocze ciężkie. Takie te koparko z wałowarki, to ten na początku było tak, że ona nie bardzo miała ochotę malować. Ale nie wykorzystuje do tego maszyn, tylko ręce. Nie, ręce. Dobrze. Kropki musiałem robić. W tej chwili samodzielnie maluję na szkle. Zresztą na ostatnim plenerze ciekawa osoba się ujawniła z wykliniarstwa i z malarstwa na szkle. Także zostaje powoli coraz bardziej doceniany regionalizm, bo na tym mi najbardziej zależy, bo zatracimy własną tożsamość. Jak będziemy się zachłystywać różnymi innymi kulturami, robimy sobie krzywdę. Muzyka dla moich uszu. No, zrobimy sobie krzywdę, a mnie to cieszy, że są ludzie, którzy zaczynają to zauważać, zaczynają coś robić. Czyli dochodzimy do wniosku, tożsamość narodowa. Dokładnie, bo zatracimy. Oczywiście. Panie Zygmuncie, ostatnie zdanie dla pana. Może pan mówić, co panu przecież leży na wątrobie. Może nawet być jakieś przesłanie. No przede wszystkim właśnie tak jak żeśmy przed chwilą powiedzieli. Chciałbym, żeby w tym kraju przestano warczeć na siebie i zauważyć to, że jesteśmy Polakami i tego bronić, chronić, regionalizmu Polski jako całość.